Witam wszystkich w lesie. Dzisiaj będzie pudding imbirowy w sosie imbirowym z brytyjskiej racji. W wersji na ciepło. Tak jak to kiedyś obiecałem, że zrobię i pokażę, jaka jest różnica między ciepłym puddingiem a zimnym. Jako że po obiedzie trzeba zjeść coś dobrego, jakiś deser. Tym razem jest taki. No i będzie zrobiony w wersji na ciepło. Jako że takiego nigdy nie jadłem, zawsze jadłem te z dań wojskowych na zimno. A widziałem, że tam niektórzy podgrzewają. No sobie trochę podgrzeję w małej ilości wody. Po paru minutach po prostu przełożę na drugą stronę, bo wiadomo, tu już mi się nie mieści całość. Palić się pali. No i niech to się podgrzewa. Czy będzie jakaś różnica między na ciepło a na zimno? Może będzie tak samo, albo może lepsze. To te przyszłe, które będę miał, to będę też robił na ciepło. Bo tak jednak wolę sobie zdecydowanie takie zrobić na zimno, jest po prostu szybciej. Tu mam akurat wersję imbirową. Ja już z tych różnych racji jadłem różne smaki. Czekoladowe, waniliowe, tam pewnie jakieś inne. To dosyć dawno było, więc za bardzo nie pamiętam. Zobaczymy, jak taka wersja imbirowa smakuje. No więc wystarczy teraz to trochę poczekać. Na efekty podgrzewania się. No i sprawdzamy, co nam tu wyszło. Trochę gorące to opakowanie. No tu się bardziej ten sos taki, powiedzmy, rozpuścił. Tam był mniej rozpuszczony w wersji na zimno. Teraz tu się stało takie bardziej wyraziste w smaku. Tu i tak wcześniej mówiłem, że w tym imbirze jest za dużo imbiru. No tak samo jest tutaj twarda część. Ta twarda część jest tak samo dobra jak tamta. Tylko po prostu tu się bardziej ten sos rozpuścił. I trochę bardziej intensywniejszy jest smak. No nie wiem, według mnie trochę pogorszyło. Może inna wersja z innym smakiem, waniliowa czy czekoladowa, może by była wtedy lepsza. Tutaj z tym imbirem nie za bardzo według mnie. Jest dobre, nie jest złe, ale za mocno imbirowe. Także ja raczej taką wersję będę sobie robił zdecydowanie na zimno. Raczej już nie będę miał jak sprawdzić innych smaków. Mam tylko taką jedną w całej racji, ale raczej sobie zrobię to tamto na zimno. Szybciej i też pewnie będzie dobre. Także jakby chciał ktoś sobie takie coś podgrzewać, posiada taką rację brytyjską, no to powiem szczerze, że nie za bardzo polecam takie coś. Zdecydowanie warto takie coś zjeść na zimno. Po prostu szkoda czasu. Lepiej otworzyć i zjeść od razu.
niż czekać kilkanaście minut na podgrzanie. Tyle, że bardziej dostaniemy ten sos z rzadszy, nie taki gęsty jak w wersji niepodgrzanej. I to wszystko. Także ja nie polecam tej metody. Ale oczywiście każdy sobie zrobi tam po swojemu jak chce. W moim wypadku ja tak podgrzewać więcej nie mam zamiaru. No i to tyle z tego testu. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.